Cześć wszystkim, zaczynamy nowy dzień w tak brzydkim po prostu otoczeniu. Możliwe, że będzie lepsza stabilizacja, ponieważ kupiłam gimbala. Nie umiem się jeszcze nim do końca obsługiwać, więc przepraszam Was za wszystkie jakieś takie, no na przykład teraz, nie? Ten ruch nadgarstka musi być taki delikatny. W każdym bądź razie, witam Was w nowym dniu. Idziemy, pokażę Wam coś, co tak było skrzętnie ukrywane. Jeszcze nie jest wszystko skończone, ale ja już muszę Wam pokazać, co się wydarza. No, ciekawa jestem, czy będzie na tyle stabilny ten gimbal, żeby to po prostu... No, już część możecie widzieć. I jest i on. Czekajcie. Widzicie? Jest i on, jest i piec. A w nim już był pierwszy wypał na biskwit. Wydaje mi się, że wszystko poszło tak jak trzeba i jest to udany wypał. Na razie pierwszy. No zobaczymy po prostu, czy to tylko mi się wydaje, czy faktycznie. No naczynia są twarde. Nie kruszą się, ciężko je, no są tak jak powinny być. Teraz czeka nas minie szkliwienie, a po szkliwieniu wypał ze szkliwem i zobaczymy jak to będzie. No jestem mega zadowolona, aktualnie jestem mega zadowolona i szczęśliwa, że to się wszystko udało. Także tak, odstawiam gimbala, nie wiem, czy będzie coś widać, bo nie mogę znaleźć tej funkcji śledzenia twarzy, więc kiedyś ją znajdę. Rozpakowuję piec i działamy dalej. Takie sobie wymyśliłam talerzyki na przystawki jakieś. Albo na ser mojej siostry. Zobaczymy, co z nimi będzie dalej. Jak będzie po szkliwieniu i wszystko. Taki talerzyk dla córuniów moich. Widzę, że tu od spodu podziały się różne rzeczy. No, trudno. Ale wiecie, chociażby na ciastka będzie. Myślę, że zanim się nauczę i zanim jakby wszystko opanuję, no to minie mi trochę czasu. Tak jak z nagrywaniem. Jeszcze musimy poczekać. Muszę sobie odłożyć tu, znad Was. Pies jest kompletnie wystygnięty. Jest ogólnie super. Medaliczka, słuchajcie, wypaliła się po prostu. No cudownie. Jesteś piękna. Ekstra. Ekstra. O Boże, i ta miseczka też się wypaliła. Widzicie? Ale fajnie. Jej. Bałam się trochę, że wszystkie te rzeczy będą popękane. Nie wiem. Mam takie wrażenie, że to się nie uda. Ale fajnie. Kolejna medalniczka. Wiecie, to są wszystko takie próbne, jakby można to nazwać. No bo ja nie wiem, co jak reaguje. Naczytałam się miliony tych. Idę na kurs dopiero w marcu. Prawdopodobnie. Naczytałam się miliony tych wszystkich rzeczy. I trochę się stresowałam. Z drugiej strony, wiecie, nic nie uczy tak jak własne po prostu jakieś doświadczenie. Stąd po prostu na serduszko. Widzicie, ona ma serduszko w środku. O Boże, jak to są śliczne rzeczy. Dobra, już muszę skończyć. Zrobiłam takie coś też. Co Wam pokażę. Mega fajne, wydaje mi się. O, kurde, żeby mi nie upadło. Taka rodzina sardynek i będą to magnesy na lodówkę w takim jasno-niebieskim kolorze. Myślę, że będą super wyglądały.
sardynek. Boże, jak one pięknie wyglądają. Aż wam pokażę. Widzicie je? Siedzą tutaj. Była jeszcze jedna, ale niestety się stłukła. No trudno. Okej. Okay. Teraz to znowu w ogóle on się wykręcił w drugą stronę, no ale trudno. Nie będę go dotykać, nie chcę go zniszczyć. Taki talerz do kompletu z tymi podłużnymi. Okej, okay, może tutaj położymy go. Okej. Okay. A moich dziewczyn takie kotki. Wiedziałam, że będą się im na pewno mega podobać. Nie wiem, może będą to magnesy. Hania zrobiła takie serduszko. Kazała wypalić koralik. A dla mojej siostry taka mała kurka. Zrobię też z niej magnes. Wiecie, wkleję tu po prostu neodymówkę. Ale fajne, nie? Przekupić tych neodymowych, takich malutkich, żeby mieć rozmiar, nie? I już wtedy będę po prostu robić taki wcisk, że będzie pięknie gładkie. O Boże, kolejna płyta. Powiem wam, że dzisiaj mnie tak plecy bolą, że rozładowywanie tego pieca jest wyzwaniem. No ale cóż. Trzeba. I teraz uwaga w ogóle. Czekajcie, spróbuję to. O, tak będzie lepiej. Teraz uwaga! Boże, udało się! Zobaczcie, zrobiłam taki durszlaczek. Brakowało mi czegoś takiego, wiecie na co? Jak w lecie są owoce. Umyje się te owoce i trzeba je przerzucić do jakiejś ładnej miski, nie? A teraz będę mogła po prostu je zostawić w durszlaczku, bo on będzie piękny. Nie wiem, czy różowy go zrobię? Nie wiem jeszcze. Ale zrobię go na jakiś taki słodki kolor. Okej. Okay. Może wszystko się wypaliło. Ja byłam przekonana, że się nie wypali, a na pewno, że będą po prostu straty na zasadzie popękanych rzeczy i w ogóle. A to wszystko jest okej. Okay. Jeszcze zostało szpilienie, więc nie mogę się co cieszyć. Nie ma się co cieszyć. Dobra. Kubek. Kubeczek. On w środku też ma serduszko, więc będzie pasował. On nie jest dobrze wykończony, ale wiecie, jak na pierwszy kubek. Okej. Okay. Jest krzywiutki i w ogóle ja kocham krzywiutkie kubki. To z dziewczynami wytoczyłyśmy na ich takim plastikowym kole garncarskim. Ale stwierdziłam, że fajne, no nawet na pędzelki, na farbki. Kurczę, no nasza praca. A tu jest miseczka też z takim, tylko taka grubsza, do kubeczka. Tu może wstawimy. Okay. Zrobiłam też taką mydelniczkę. Takiego kumbaczka. Podstawka pod ten durszlaczek. Żeby nie obciekało gdzieś tam, jak on stanie. I plaster. Plaster to wiecie co to jest? To jest nieudane, więc nie, pewnie nie będzie to działało, ale spróbowałam. Rzeziłka można tu w ten i ono się będzie trzymać, nie? W ten sposób. Także tak. Teraz wam pokażę wszystko po kolei. Tutaj mamy taki domek cukierniczkę. To ma być cukierniczka. Tutaj mam taką paterę. Planuję ją dać na serno mojej siostrze, ale nie wiem, czy ona będzie taką chciała, czy jakąś inną jej będę robić. Te talerzyki. Ta kubeczka, kubeczek. Taki. To. Ale te są słodkie, no po prostu hit. A, no i to. Moja duma. Boże, moja duma. Taki zawsze taki chciałam. Także tak.
Ja cię kręcę. Co tu się po prostu. To jest cyrk na kółkach. Miało być ładnie i przyjemnie, jest jak zwykle. Jest błotnie po prostu. To tu jest bardzo. Co najwięcej? Mi się tu podoba. One by się tutaj brykały. Ej, nie wie się ucha! Tam jeszcze niech jedna idzie. Ona się tu. One pojadły. Chyba. No, bo się rozbrykały. Macie. Chyba najbardziej lubi mleko, co? Jestem cudowny. Która tu w końcu? Ja pierniczę kot. Co ty robisz? Co tu się w ogóle dzieje?